Witam serdecznie. Dzisiaj przygotowujemy szaszłyki. Więc tak, przygotowaliśmy czerwoną paprykę, ziemniaki, pieczarki, cebulkę, do tego ogórek kiszony i piżmową dynię. Wszystko pokrojone w miarę w kostkę, oczywiście nierówną kostkę. Do tego mamy patyczki, będziemy robić szaszłyki i będziemy nadziewać. Więc ja się troszkę chowam. Teraz mnie będziecie widzieć do połowy i zaczynamy. Najpierw nadziewam ziemniaka, potem, żeby go przełamać, nadziejemy to. Są to wegańskie szaszłyki, które wszystkim, myślę, że bardzo będą smakowały. Ja już robiłam je nieraz. U mnie w domu wszyscy po prostu rzucają się na nie. Są przepyszne. A najlepsza to jest papryka i cebulka. Ups! Troszkę mi się tutaj porobiło. Ziemniaczki przekładamy częściej. O, proszę bardzo. O, czasami odpada. Nic się nie dzieje, jak odpada. Bardzo proszę. Odkładamy na boczek i robimy kolejnego. Radzę uważać, żeby się nie pokuć, bo czasami i tak bywa. O, nadziewamy kolejnego ziemniaczka. O tak, może teraz co? Papryka. Papryka jest świetna, jeśli chodzi o szaszłyki, więc musimy jej przynajmniej dwie, bynajmniej ja tak uważam, że jest super. O, zrobimy teraz tak. Tak. Uwaga, cebulkę musimy uważać, bo ma warstwy, żeby nam się nie rozwarstwiła. O, dynia daje nam takie troszkę, o, słodki posmak. O tak. I znowu papryka. I zakańczamy z powrotem ziemniaczkiem. I taki mamy następny. Ok, tak ponadziewane wszystkie szaszłyki posypuję ziołami prowansalskimi. Troszkę mi. Soli nie daję. Każdy sobie może posolić na talerzu, żeby nie dawało za dużo wody. O, dobra. I idą do piekarnika. Szaszłyki upieczone. Tak wyglądają szaszłyki po upieczeniu. Proszę bardzo. Pyszne, smakowite, mięciutkie. Życzę wszystkim smacznego.